Z poprzednich lekcji dowiedziałeś się w jaki sposób możesz zarabiać na YouTubie za pomocą narzędzia Google AdSense. Czas aby połączyć nasze konto na YouTubie z tym programem. Aby zacząć zarabiać na YouTubie, kliknij w prawym górnym narożniku ikonkę swojego kanału, następnie Studio twórców, przejdź w zakładkę Kanał i kliknij Zacznij zarabiać. Zostaniesz poproszony przez Google o akceptację warunków programu partnerskiego YouTube. To stąd dowiesz się, jaką część wynagrodzenia otrzymasz, jest to 55%, w jakiej sytuacji i w jakich warunkach. To pierwszy i najważniejszy krok. Zaraz później otrzymasz maila potwierdzającego przyłączenie do Twojego programu. Jest to wirtualne podpisanie tej umowy. Kolejny krok to zarejestrowanie i utworzenie konta w programie Google AdSense. Wystarczy, że klikniesz w mailu, połącz je teraz i zostaniesz przeniesiony do strony YouTube Plus Google AdSense. W tym miejscu musisz uzupełnić swoje dane, takie jak imię, nazwisko i tak Automatycznie też zostanie podpięta twoja witryna, czyli twój kanał na YouTubie. Wystarczy teraz jeszcze tylko określić język, potwierdzić raz jeszcze regulamin i warunki świadczenia usług Google AdSense online. To ponowny regulamin, z którym warto się zapoznać, ponieważ regulują wiele kwestii, takich między innymi jak właśnie zachęcanie do klikania w reklamy i odpowiedzialności, która w tym przypadku występuje. W tym momencie na Twoim kanale YouTube dostaniesz informację, że Twoje zgłoszenie do programu AdSense zostało przesłane i jest sprawdzane. Zazwyczaj w przeciągu kilku dni otrzymasz maila z informacją o jego stanie. Jeśli na Twoim kanale występują już jakieś filmy, które mógłbyś monetyzować, lub Twój kanał ma dobrą historię, bezproblemowo będziesz mógł do tego programu przystąpić. Wtedy też otrzymasz maila z informacją o tym, że zostałeś do tego programu przyłączony. Ponownie bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego, abyś zapoznał się z wszystkimi regulaminami i zasadami programu. Pozwoli Ci to uniknąć pewnych błędów. Pamiętaj, między innymi, że w programie AdSense nie możesz zarabiać na materiałach, do których nie masz pełnych uprawnień, czyli które na przykład łamią prawa autorskie lub inne wytyczne dla społeczności YouTube. Szybko podsumowując. Pamiętaj, aby uruchomić zarabianie na YouTube. Załóż konto na Google AdSense, połącz oba konta Poczekaj na weryfikację i zacznij zarabiać. W panelu YouTube możesz wybrać filmy, które będą na ciebie zarabiały. To fascynujące. Jeśli opublikujesz swój film i połączysz odpowiednio te konta, nic więcej nie musisz robić. Całość jest bardzo prosta. Tak naprawdę mogłeś wjechać na wakacje i zacząć zarabiać.